Logo Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgadza się. Skan podpisu również. Nie zgadza się nowy numer konta, na który mają wpływać opłaty za czynsz, bo numer się nie zmienił. Wygłoszę pewien apel, abyście Państwo nie zmieniali kont przy wpłacie za czynsz. Współdzielni konta nie uległy zmianie. Pismo jest piątego, bez naszych numerów telefonów. Zawsze tu numery tak. telefonu dajemy. Pisma z fałszywym numerem konta w poniedziałek w skrzynkach pocztowych znaleźli lokatorzy wieżowca przy Alei Wojska Polskiego. Takżeśmy się nie dali nabrać. Nie, trzeba tylko przeczytaj to, dalej żeśmy wiedzieli, że nie. Od razu Pani wiedziała? Od razu wiedziałam, że to nie to, nie, tak, że to już teraz tak ludzie nie nabierają, wie Pani, może jeszcze ktoś by się nabrał. W nabraniu się pomaga z pewnością charakterystyczny urzędniczy styl i tłumaczenie, że wszelkie zmiany mają służyć mieszkańcom. Na szczęście nie mamy informacji o tym, żeby ktokolwiek wpłacił na te fałszywe konta pieniądze, mamy jedynie zawiadomienie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Zielonogórskiej Komendy. Oni chyba to wrzucili dopiero w poniedziałek. Fałszywe informacje o zmianach kont do wpłat na czynsz dziś trafiły do tego bloku przy powstańców Warszawy. Przed wejściem na klatkę schodową spółdzielnia wywiesiła ogłoszenie, by nie dać się oszustom. Również żeśmy weszli w kontakt z tym bankiem, aby jak najszybciej zablokować to konto. Myślę, że nam się to uda dzisiaj. Bank zablokuje. Tym samym ewentualnie. Przelew zostanie cofnięty do nadawcy. W dobie kont bankowych, których zakładanie nie wymaga weryfikacji dokumentów, ujęcie oszustów może okazać się nie lada problemem. Nie mogę zdradzić szczegółów. Wiadomo, że policja pracuje w różny sposób po to, żebyśmy mogli również ustalić sprawców takich przestępstw. Wykorzystujemy do tego także specjalistów od informatyki. Sprawa została zaklasyfikowana jako usiłowanie oszustwa. Autorom pisma grozi do 8 lat więzienia.